Dzień dobry, nazywam się Jarosław Janeczko, jestem lekarzem ginekologiem z doświadczeniem około 30 lat. Od ponad 20 lat wykonuję procedury wspomaganego rozrodu. W naszej klinice od kilku lat wykonujemy diagnostykę preimplantacyjną zarodków. Metoda ta polega na wykrywaniu wad genetycznych zarodków jeszcze przed zajściem w ciążę kobiety. Jeśli stwierdzimy taką wadę zarodka, możemy zmniejszyć ryzyko poronienia lub też urodzenia dziecka z wadą genetyczną, co jest dla nas bardzo ważne, ponieważ celem leczenia niepłodności jest urodzenie zdrowego dziecka przez zdrową mamę. Badanie genetyczne zarodka wykonujemy w 5 dniu hodowli, czyli w stadium blastocysty. Embriolog pobiera kilka komórek z zewnętrznej warstwy zarodka. Te komórki są wysyłane do laboratorium genetycznego. Zarodek jest zamrażany, a wynik genetyczny otrzymujemy po kilkunastu dniach. Jeśli wynik jest prawidłowy, zarodek może być rozmrożony i bezpiecznie podawany do macicy. Oczywiście, żeby przystąpić do diagnostyki genetycznej, pacjentka musi być zakwalifikowana do procedury in vitro. Pierwszym etapem jest stymulacja jajników, której celem jest uzyskanie większej ilości komórek. Następnie następuje punkcja, czyli pobranie komórek jajowych. W tym samym dniu partner oddaje nasienie po to, żeby tym nasieniem te komórki zostały zapłodnione. I w procedurze in vitro, która się odbywa w laboratorium, następuje hodowla do stadium blastocysty, czyli około 5 dni. Powstałe zarodki są hodowane w inkubatorach w systemie timelapse, a opiekę nad nimi sprawują embriolodzy kliniczni. Wtedy jeszcze raz spotykamy się z pacjentami, żeby omówić dalsze nasze kroki. Jeśli zarodki obarczone są błędem, nie wykonujemy transferu. Diagnostyka preimplantacyjna może być screeningowa wtedy, gdy szukamy dużych wad chromosomowych. Wtedy, gdy mamy brakujący chromosom lub też chromosom jest dodatkowy. Takim przykładem jest choroba Downa. Jeśli jeden z rodziców jest nosicielem mutacji, możemy też sprawdzić, czy zarodek obarczony jest taką mutacją. Głównymi wskazaniami do przeprowadzenia diagnostyki genetycznej jest wiek pacjentki oraz wcześniejsze poronienia. Częstość występowania wad genetycznych zarodków rośnie z wiekiem. U kobiet około 45 roku życia prawdopodobieństwo wystąpienia tych wad rośnie aż do 85%. Głównym celem leczenia niepłodności jest nie tylko uzyskanie ciąży, ale urodzenie zdrowego dziecka przez zdrową mamę. Diagnostyka preimplantacyjna umożliwia zmniejszenie częstości poronień oraz zwiększenie szansy na urodzenie zdrowego dziecka.